Z Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus mówił do tłumów: gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: deszcz idzie. I tak się dzieje. Gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: będzie upał. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie. I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego, a sędzia przekazałby cię dozorcy. Dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek. Moi kochani, łatwo nam mówić o pogodzie, łatwo nam planować różne rzeczy. Czynimy wiele wspaniałych projektów, rzeczy. Mamy wspaniałe pomysły. Ale nie to jest najważniejsze, nie to jest najistotniejsze. Jezus mówi dzisiaj: nie ma istotniejszej sprawy i rzeczy pod słońcem, jak spotkanie z Bogiem, z sobą i z drugim człowiekiem. Jeżeli tego jeszcze nie zrozumiałem, to długa jeszcze przede mną droga, by nauczyć się odkrywać to, co prawdziwe i istotne w moim życiu. To, co daje życie. Kończy się miesiąc październik. Jesteśmy w przededniu uroczystości Wszystkich Świętych. Będziemy nawiedzać nasze groby. Niech ten czas będzie czasem zadumy. Czy właśnie idę tą drogą Jezusa Chrystusa? Niech na zakończenie naszego rozważania będą słowa z dzisiejszego psalmu: naucz mnie, Panie, mądrych ustaw swoich. Proszę Cię, ucz mnie trafnego sądu i umiejętności, bo Ty jesteś dobry i dobrze czynisz. Niech Twoja łaska będzie mi zawsze pociechą. Niech Twoja miłość i litość mnie ogarnie, a żyć będę. Proszę, wybaw mnie z moich słabości, z mojego myślenia tylko i wyłącznie o doczesności, bo należę do Ciebie, bo chcę w pełni do Ciebie należeć, dlatego szukam Ciebie. Szukam Twoich postanowień, szukam Twojej miłości, Twojego przebaczenia. Szukam, bo kocham Cię. Szczęść Boże.